Ambasador. Definicja. Rzecznik czegoś lub obrońca czyichś interesów. To już bliżej, bliżej. Czym jest dla Ciebie bycie ambasadorem ADBL? Wyróżnieniem. Dla mnie bycie ambasadorem jest wyróżnieniem, ponieważ na polskim rynku jest duża konkurencja, jeśli chodzi o innych producentów i o inne studia detailingowe. Dlatego jestem dumny z tego, że razem z moją firmą możemy reprezentować godnie bycie ambasadorem ADBL-a i w Polsce, i za granicą. Daje to też ogromną radość w tym wszystkim. Każde testy, porównania, to jest dużo fanu dla nas. To jest coś, co robiliśmy już wcześniej, ale teraz możemy jakby dawać owoce tego. To znaczy możemy nasze wskazówki, nasze pomysły przekazywać dalej. A to, jak później widzimy, jak jest to faktycznie wdrażane w życie, jest to mega radość dla nas i satysfakcja. To jest naprawdę fajne uczucie, polecam każdemu. Dlaczego zostałeś detailerem? Zostałem detailerem, ponieważ lubiłem od dziecka samochody i całą motoryzację, wyścigi samochodowe. Natomiast mechanikom nie zawsze było mi po drodze, również w szkole, dlatego też po studiach zająłem się kosmetyką samochodową. Z tego względu, że lubiłem jeździć swoimi samochodami czystymi. Sprawiało mi dużo frajdy mycie tych samochodów, od dzieciństwa zresztą z moim tatą. Jak miałem 7 lat, to już pierwszy raz miałem rotację w ręce. I od tego czasu to się tak powoli zaczęło i też szukałem swojej drogi w życiu i stwierdziłem, że warto byłoby to spróbować. I po zrobieniu kilku samochodów stwierdziłem, że faktycznie jest to co mi sprawia przyjemność w życiu jest to rzecz, którą mógłbym robić całe swoje życie. Pamiętasz swój pierwszy kontakt z produktami ADBL? Tak, właściwie było to na sam początek było to kilka produktów. Był to Vampir w starej butelce jeszcze i później jeszcze było QD1. To były dwa produkty, które miałem od samego początku i zresztą do dzisiejszego dnia mam jeszcze butelki schowane. Używasz go dalej? Tak, używam obu produktów dalej. QD1 jest u nas na bieżąco używany przy stałej pielęgnacji samochodów bez powłok ceramicznych, a Vampira, tego klasycznego, zwykłego Vampira, używamy w ciężkich przypadkach mocno zajechanych felg. Dlaczego chciałeś zostać ambasadorem ADBL? Zajmuję się detailingiem już od 8-9 lat i zawsze starałem się współpracować z profesjonalistami i przede wszystkim z markami, które reprezentują swoją postawą i przede wszystkim produktami profesjonalizm. I tutaj akurat na naszym rynku ADBL mocno się wybija, jest, powiedzmy to, firmą topową w tym momencie na naszym rynku polskim i nie wyobrażam sobie żadnej innej marki, z którą chciałbym współpracować. Zresztą poznaliśmy się już kilka lat temu z Przemkiem i z Kubą. Zawsze podobało mi się ich podejście do biznesu i do tworzenia wszystkich produktów. I zawsze chciałem współtworzyć to z nimi. No i jak nadarzyła się taka okazja, no to postanowiłem ją wykorzystać. Jak długo jesteś ambasadorem? Razem z chłopakami jestem ambasadorem od niecałego roku. Masz jakieś wspomnienie z ostatnich lat, które zapadło Ci szczególnie w pamięci? W pamięci zapadło mi nasze pierwsze spotkanie, gdzie poznaliśmy się wszyscy razem. I było to fajne, ponieważ zobaczyłem, że każdy z nas tak naprawdę jest inny i reprezentuje troszkę inne podejście do detailingu i do tego biznesu, który prowadzi. I już od samego początku po prostu wiedziałem, że to będzie na pewno ciekawa przygoda z racji oryginalności każdego z nas i z tego wszystkiego, co tutaj robimy. I z tego, jak bardzo możemy różnić się podejściami, sposobami robienia tego, co robimy na co dzień i sposobem myślenia. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Pierwszą osobą, którą poznałem w ADBL-u, był Przemek i Kuba. Ich poznałem kilka lat temu na targach motoryzacyjnych w Krakowie. A później miałem już okazję poznać innych ówczesnych ambasadorów i osoby, które pracowały w marce i zresztą dalej pracują od wielu lat. Produkty ADBL, które testowałeś i opiniowałeś, są używane przez specjalistów i hobbystów na całym świecie. Jak się czujesz, mając tego świadomość? Świetnie.
Jest to super sprawa z racji tego, że podchodzę do swojej pracy, jak oprócz tego przede wszystkim jest to moja pasja, więc super jest współtworzyć, testować i opiniować takie produkty. I fajne jest później to, że możemy też czytać opinie innych ludzi, co oni o tym sądzą, tym bardziej jeżeli się faktycznie to wszystko nam pokrywa. Jakby to jest takie docenienie ciężkiej pracy przez wiele, wiele lat i tego, co człowiek stara się sobą i swoją firmą i przede wszystkim swoją pracą reprezentować. Więc tak, to jest takie ogromne docenienie i wyróżnienie dla nas zdecydowanie. Także jest to świetne uczucie i polecam każdemu.